Cześć, z tej strony Gargi. Dziś chciałbym Wam przedstawić, jak składam koparkę kryptowalut. W tym celu posłużę się widocznymi podzespołami, a zaczniemy sobie od płyty głównej. Będzie to Asus Prime B365+. Następnie serce koparki, czyli karta graficzna. Gigabyte GeForce GTX 1660 Super 6 GB. Na razie mam tylko jedną, ale pewnie w przyszłości będzie ich więcej. Procesor Pentium Gold model G5420. Dobry zasilacz Corsair RM850 Gold. Pamięć RAM wystarczy 4 GB. To właśnie taka pamięć. Następnie dysk 128 GB. To jest Samsung PM991. A tu z kolei mamy Ryzer, takich mam 6 sztuk, ale ze względu na tylko jedną kartę na razie, myślę, że ten nam wystarczy. W takim razie możemy zaczynać. Zaczniemy od rozpakowania płyty głównej. Następnie procesor. Zasilacz. Graficzna.
jest nasza karta graficzna. No i dysk. Dla uporządkowania całej konstrukcji kupiłem taki stelaż. Dostałem również w zestawie taki oto włącznik, który później przyda się do uruchamiania całego systemu. A tutaj przed Wami już złożona koparka, co prawda bez obudowy. Chciałem przetestować wcześniej, czy wszystko się uda, a że nie chciałbym rozbierać jej, to może zrobię w ten sposób, że opiszę dokładnie, co jak podłączyłem, i myślę, że to powinno wystarczyć. Zacząłem od procesora. Wyjąłem procesor z pudełka. Te procesory są bardzo intuicyjne w instalacji, ponieważ wystarczy je włożyć. One mają specjalne wypustki. Tam pod spodem jest taka tacka. Oczywiście tymi stykami do dołu. Raczej się nie da tutaj pomylić. Natomiast po tej operacji założyłem radiator. On też ma cztery takie bolce, które wchodzą w otwory na płycie głównej. Ten radiator też ma od razu fabryczną pastę termoprzewodzącą, także nie musiałem tego wykonywać. To już było od razu. No i po zainstalowaniu procesora podłączyłem jeszcze kable, czyli ten kabelek w pozycję CPU fan. To jest dokładnie tu. Także chłodzenie jest. Następnie zabrałem się za podłączanie zasilacza, czyli takiej najbardziej złożonej operacji. Zacząłem od tej głównej taśmy zasilającej płytę główną. Nie da się jej pomylić, bo to jest najszersze gniazdo, jedyne takie. No i ten gruby przewód prowadzi do zasilacza. Zasilacz w tym miejscu dokładnie tutaj pod spodem, o, tutaj można zobaczyć, jest jedyne takie szerokie wejście i to u mnie nazywa się 24 pin ATX. Następnie zasiliłem kartę graficzną. Tutaj mamy taki oto kabel, który idzie sobie tym przewodem w to miejsce. Chyba nie ma większej różnicy, gdzie tu wepniemy, bo jest tu kilka takich gniazd, ale tak to jest tutaj zrobione i na pewno działa. Następnie zasilanie procesora. O, nawet jest tutaj napisane CPU na tym pasie zasilającym i on sobie idzie tędy. Tu może troszeczkę odsłonię. O, tędy sobie idzie. O, w tym miejscu. I to jest właśnie to miejsce obok z kolei zasilania karty. Kolejną rzecz, którą zasiliłem, to był riser, czyli ta część, którą wcześniej pokazywałem. I to zasilanie mamy w tym miejscu. Ja tutaj przełożę tą kartę. O. Tutaj wpiąłem kabelek, który był w zestawie razem z riserem. Następnie ten kabelek idzie do
kabla zasilającego, który był dołączony do płyty głównej, tak jak te pozostałe. No i później ten kabel wpiąłem w to miejsce, czyli Peripheral and SATA. To są tak 6 otworków. Dobrze. Jeżeli chodzi o sam riser, on został podłączony w ten sposób, że tutaj wpina się kabel USB, który jest w zestawie z riserem. Ten kabel USB idzie z kolei, ja to może wyjmę, żeby łatwiej zobrazować, podłącza się do takiej przejściówki, którą wpina się do tego kabla, łączy się z tym kablem USB, a potem do płyty głównej sobie to wpinamy. Także mamy kwestię zasilacza omówioną. Razem z obudową koparki, bo kupiłem taką obudowę dedykowaną dla koparek, dostałem również przycisk włączania zasilania. I ten przycisk ma 2 końcówki, 2 kabelki i one muszą się znaleźć w miejscu power. Na tej płycie głównej to jest dokładnie tutaj. Możecie sobie sprawdzić, żeby czegoś nie pomylić. Następnie zainstalowałem dysk, ten 128 giga. Wystarczy go wpiąć pod kątem około 45 stopni z tej strony, potem przycisk docisnąć. A jeszcze zapomniałem, że wcześniej tutaj musiałem wkręcić taki dystans, który był w zestawie razem z płytą główną. Czyli tutaj ten dystans najpierw wkręciłem, potem włożyłem kartę, docisnąłem ją do tego dystansu i dokręciłem śrubką, która też była w zestawie. Kolejną rzeczą to była pamięć RAM. No to po prostu wcisnąłem ją tutaj w odpowiedni slot i wszystko gra. Sama karta, no to tutaj jedynie wymagała wpięcia do tego slotu risera. Ja sobie zobaczę, czy ona jest dobrze dociśnięta. Ok. Dobrze. No to w takim razie mamy objaśnione wszystkie czynności i myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu. A tu już widzimy stelaż z wstępnie rozłożonymi elementami. Ja na razie położyłem jedynie płytę główną oraz zasilacz. Kartę na razie wypiąłem po to, żeby nie przeszkadzała przy wkładaniu tego wszystkiego. Pozostałe kable zostały na swoim miejscu. Tutaj zauważyłem, że ten stelaż jest bardzo dobrze przygotowany, ma wszelkie potrzebne otwory, chociażby do zamontowania płyty głównej, zasilacza, a później również kart, riserów. A tak wygląda już złożona koparka. Uporządkowałem wszelkie kable, podokręcałem podzespoły. To już było bardzo proste, także myślę, że w razie potrzeby każdy sobie z tym poradzi. Mogę pokazać troszkę bardziej z każdej ze stron ten nowo zbudowany sprzęt. Tak to wygląda. Tutaj mamy spód. Też starałem się to tak uporządkować. A za chwilę zobaczymy sprzęt w akcji. Wcześniej jednak podłączamy zasilanie.
Wcześniej kupiłem taki oto miernik zużycia prądu. Będziemy mogli sobie kontrolować zużycie. Następnie mysz i klawiatura będą bezprzewodowe, także wystarczy tylko wpiąć tutaj nadajnik przez USB. No i internet dzięki takiej karcie, którą można kupić za 5-10 zł. Monitor. Kabel HDMI oczywiście do karty graficznej. Oczywiście sprzęt już wcześniej włączałem, także mam tutaj zainstalowany Windows, który było bardzo prosto zainstalować. No i wcześniej zainstalowałem też sobie sterowniki do karty graficznej. Także ten etap już pominiemy, ale myślę, że on jest tak prosty. Poza tym jest ogromna ilość filmów na YouTubie, gdzie można sobie to sprawdzić. I wydaje mi się, że już możemy uruchomić cały sprzęt, jeszcze klawiatura i mysz. Cały sprzęt jest już zainstalowany, łącznie z peryferiami. Nie pozostało nic innego, jak uruchomić koparkę. Za pomocą magicznego przycisku wszystko ruszyło. I obserwujemy uruchomienie. Oczywiście wcześniej zainstalowałem już potrzebne oprogramowanie, czyli sterownik karty graficznej, wcześniej Windowsa 10 Pro. Mamy też MSI Afterburner, dzięki czemu możemy sobie monitorować, jak działa karta. W tej chwili widzimy, że tutaj mamy 32 stopnie. Jeżeli chodzi o temperaturę i pozostałe parametry, które nie ukrywam, że nieco już zmieniłem. No i myślę, że jeszcze ciekawą rzeczą będzie sprawdzenie, jak wygląda pobór energii. No i w tej chwili mamy 38 watów, przepraszam, 30 watów. No tak się waha od 26 do ponad 30. Natomiast przy kopaniu to w zależności od ustawienia karty może być od 75 do 150 przy tej karcie. Ja już sobie to tak pozmieniałem, żeby ta karta zużywała jak najmniej energii, to chyba wychodziło wtedy około 70-80 watów. W takim razie to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli filmik się podobał, to zapraszam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, oraz kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki. I do zobaczenia. Cześć!